z Ewangelii według świętego Jana. Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Te słowa wypowiadają pobożni Grecy, którzy usłyszeli już Ewangelię i zobaczyli, jaka jest piękna, i postanowili spojrzeć w twarz temu, kto tę Ewangelię głosi. Dopiero jak spojrzą w jego twarz i zobaczą, czy jest tak piękny, jak brzmi, wtedy uwierzą. I to jest coś, co jest mi osobiście bardzo bliskie. Powiem szczerze, że brakuje mi trochę waszych twarzy. Brakuje mi tego, że wy patrzycie na mnie, a ja nie mogę spojrzeć w wasze twarze, kiedy do was mówię. Kiedy głoszę rekolekcje i kazania, mogę spojrzeć na twarze tych, którzy mnie słuchają. Czasami widzę dezaprobatę, czasami widzę rozdrażnienie, czasami widzę wzruszenie, czasami widzę, że słowa Boże trafiają do kogoś prosto w jego serce. Z wami tak nie mam. Mam taki pomysł. Może byście przysłali mi z okazji Wielkiej Nocy taki prezent. Wasze zdjęcia. Ja oczywiście zachowam je dla siebie, ale będę mógł popatrzeć wam w twarze chociaż tak. Jesteśmy wspólnotą. Wspólnotą, która razem się modli i rozważa Słowo Boże. Wspólnotą, która razem przygotowuje się do Wielkiej Nocy. Byłbym wdzięczny za zdjęcie wasze, a może waszych rodzin. Popatrzę na to zdjęcie, zostawię w kaplicy na Jasnej Górze i polecę was Bożej Matce w tym przygotowaniu do Paschy. Do zobaczenia jutro.